Dobry. Czekajcie, chciałbym sobie tu jakoś ustawić, no tylko nie wiem jak bym to miał. Cicho, żeby mi się nagrywało i żebym mógł mówić, bo nie mam tu uchwytu oczywiście. Więc dobra, uznajmy, że sobie podtrzymam. Podtrzymam sobie telefon. Jadę do fryzjera, bo już jestem rumca i jest okropny. A jak mam długą brodę, to potem wszystko mnie swędzi, jakie czerwone mi się robią, widzicie. I będę jeszcze piękniejszy, nie wiem, czy da się być piękniejszym w ogóle, nie? Wydaje mi się, że nie, ale zobaczymy. I wierzcie mi, że nawet teraz ktoś to weźmie na poważnie. Ale, never mind. Co do ostatnich wydarzeń, ktoś tam mówił, że gdyż mi tam na live'ie, ktoś tam mówił o mnie. Wierzcie mi, to było zaplanowane. Ja nie muszę dostawać takich informacji, bo mnie to tam nawet nie interesuje. Dokładnie wiem, o jakie osoby. Pozwólcie, że będę mówił takimi półzdaniami, bo ja nie lubię robić gównoburzy, dlatego też nie chciałem robić teraz gównoburzy, w sensie podając imiona, nazwiska, bo dowodów mam mnóstwo na działania owych panów, owego pana. Więc uznałem, że dam zrobić to komu innemu i wywołałem do tablicy i dokładnie wiedziałem, że zrobi to na swoim live'ie. Jest bardzo przewidywalny, więc wszystko toczy się tak, jak chciałem, żeby się potoczyło i dokładnie nawet w taki sposób, jaki przewidziałem, że się potoczy, czyli niech myślą, że są inteligentni, niech myślą, że zrobili coś sami, do czegoś doszli, a nie, że ja ich na to nakierowałem, bo ja nie śledziłem nigdy tych wszystkich fitgówien, fitgównoburz, no bo po co? Lepiej dać zrobić to komuś i cel swój osiągnąłem. No a że ten jeden pan wkurwił mnie, już wiedziałem wcześniej o jego działalności. Dziwię się, że nie wymyślił jeszcze szczepionki, kurwa, z Aura Labs, kurwa, czy z czego to tam było, czy Luna Farmu na kurwa, koronawirus, czy nie wiem, na raka, czego daleko nie wymyślili. Więc jeżeli mógłbym zrobić takie słowo na niedzielę grube, tak jak kiedyś było, wiecie, i mam na to dowodów, mam mnóstwo, kurwa, wiadomości od ludzi, mógłbym pojechać z jednym, z drugim, z trzecim, nawet z, nieważne. Tylko wiem, że nie warto, bo to nie sprzyja interesom. Nie mówię tu o interesach typu, tak jak oni, że wciskają jakieś gówna ludziom. Bo jak wiecie, ja też BPC polecam, czy takie rzeczy, ale to jest BPC, czy coś, czego używam, a nie wciskam jakichś innych bzdur, nie? Sarmy jak używam, to używam, jak ktoś chce, to używa, nikogo nie namawiam. Wręcz powiem, czy ten jest dobry, ten jest dobry. I można zapytać wielu ludzi, którzy do mnie pisali o opinię na ten temat, na tym odpowiadałem, nie wiem, bo nie brałem, więc opinii nie dam. Ale co, do czego dążę? Nie będę wchodził, ja tylko zrobiłem to, co miałem zrobić. Włożyłem kij w mrowisko, nakierowałem pewną jedną osobę, bo wiedziałem, że zrobi ten materiał, więc można powiedzieć, że wykorzystałem troszeczkę sytuację. No ale taka to jest właśnie zaleta bycia do przodu troszeczkę, że można. A czemu sam tego nie robię? Ponieważ za dużo ludzi jest jeszcze nieświadomych tego, kim naprawdę są ich bohaterowie. Bo jakbyście się dowiedzieli, kim mogą być wasi bohaterowie, którzy wam ściskają, kurwa, kity, którzy nie są tym, kim są, gdzie się podają na YouTubie i tak dalej, to byście zostali w szoku. Mnóstwo dowodów się przewijało, ale ludzie to i tak mają w dupie, bo za chwilę powstał jakiś nowy materiał, ktoś o czymś zapomniał, więc to nie ma sensu. I widzicie ten rozwój całego tego cyrku, gdzie ktoś zarzuca wam przekleństwa, że to przecież niekulturalne, że tak nie wypada, a pamiętacie jeszcze w głowie, jak obrażał mamę pewnego gościa, mówiąc, że pies ją ruchał, kurwa, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, no, widzicie ten fałsz, widzicie to wszystko dookoła, i cieszycie się, że was to nie dotyczy, a jesteście tylko tym trybikiem, który może ruszyć, żeby wykorzystać ich samych przeciwko sobie. Także tyle. Jadę do fryzjera, zobaczmy, co tam się odbędzie z tą moją brodą. Ja zaś mi wysypało. I potem trening. Wiecie, co jest fajne w tej BMC? Że zatankuję jej za 200 zł i jeżdżę cały tydzień, nie? Po mieście. Spalanie w mieście 11 litrów, a nie jeżdżę jakoś emerycko. Naprawdę fajny wóz. Żeby to był tylko polift z 8 HP, a zresztą to wam wszystko opowiem na odcinku o tym samochodzie, ale to już jak będę miał nowy telefon, bo tym sraj gównem, no niestety. Tymczasem zawsze wam coś polecam, jak coś oglądam fajnego,
większość z Was pewnie też zna, ale ja jestem takim, powiedzmy, serialomaniakiem. A poza tym mam dużo wolnego czasu, więc kiedy nie pracuję, to oglądam, nie? Lock and Key jest drugi sezon, bardzo fajny serial. Na Apple TV C się skończył drugi sezon. Jak ktoś nie oglądał C na Apple TV, serdecznie polecam. Turbulencje na HBO Go, kurwa, naprawdę dobry serial. I na Apple TV jeszcze mamy Fundację. Teraz czekam na nowy odcinek oraz czekam na... Znaczy, chciałem zacząć oglądać Inwazję na Apple TV. Tak. W międzyczasie, czekając już właśnie na te resztę odcinków, machnąłem sobie jeszcze raz Narkosa. No bo klasyki nigdy dość, nie? Kurde, ja wam powiem, no... No co? No jednak da się być przystojniejszym. Jakbym miał parę żeber mniej, to wiecie, co bym zrobił? Nie chcę mi się trenować. Kurwa, tak się najadłem, że chyba zanim przyjedzie Grześ, to ja sobie tutaj dżemkę urządzę jako. Doszedłem do wniosku, że dzisiaj powyciskam, ale nic mocno i prawdopodobnie mało co na sztandze. Ewentualnie jak zrobię sztangę, to zrobię w wersji close grip. Zrobię sobie floor pressy z użyciem sztangi też. W sensie miałem na myśli, że na ławce klasycznego wyciskania będzie mało albo wcale. Rozpiętki bądź też hantelki, też na prostej, nie mówię, że na płaskiej, ale w sensie na żadnym skosie, tylko na prostej. Ja już tak muszę mówić, bo mogą niektórzy nie zrozumieć po prostu. I do tego dorzucę sobie ze dwa ćwiczenia rehab do barków i triceps typu prostowanie na drążku, na wyciągu, typu dipy na poręczach i coś takiego. I teraz niestety nie ma S21 Ultra dostępnego, żebym sobie go w plusie wziął, więc doszedłem do wniosku, że dam szansę Motorola Edge 20 Pro, a przynajmniej do stycznia czy lutego, kiedy to pojawi się S22 Ultra i wtedy po prostu, jeżeli Motorola się nie sprawdzi, to Motorola sprzedam, a wezmę sobie S22 Ultra, który już będzie miał rysik, także myślę, jest to dobry układ, zwłaszcza, że mamy już październik, tak? Listopad, grudzień, 3 miesiące użytkowania, myślę, że będą dobre, żeby postanowić, czy tak, czy nie. I nie zgodzę się z tym, że normalnie człowiek nie wykorzysta 12 giga RAM. Jeżeli nie wykorzystujecie w pełni pamięci telefonu, to mało robicie, a wierzcie mi, ja nie używam komputera. Ja wszystko, ale to wszystko robię na telefonie. 5, 6 naraz aplikacji używam, czy Office, czy do pisania planów, czy jeszcze do tego montuję filmy w HD, czyli w 4K, to wszystko wpierdziela i wierzcie mi, zwykła 12 po prostu nie daje rady. Tyle. Czekam, żeby się tu dogrzeje do 19 stopni i myślę, że możemy to potrenować. Dobrze, ja sobie zrobię wszelkie jakieś aktywacje. Przede wszystkim rozciągnąć sobie ten bark, zrobić sobie miejsca tutaj. Między tym wszystkim, żeby to nie bolało. Jakichś takich specjalnych ćwiczeń nie będę robił przed samym wyciskaniem, bo ćwiczenia rehab typu trap T-race zrobię sobie między wyciskania, czy między klatką a tricepsem i coś do tego jeszcze wymyślę, więc teraz tylko szybko porozbijam to, porozciągam i bierzemy się od razu za wyciskanie wąskie, nie? Jedno co zauważyłem, że mniej narażam się na ból, kiedy w takich seriach, powiedzmy, wyżej objętościowych nie wychodzę do samego końca. Czy staram się prostować rękę. Wiadomo, że przy ciężarze submaksymalnym czy maksymalnych będę zmuszony wręcz wypchać tym barkiem, jest pojawia się ból, ale takie właśnie jak teraz ciężary stosuję takie, żeby być w stanie wyprostować rękę, ale jednocześnie nie zmuszać się do przeprostu w prawej ręce, wypychając
lewy bark do protrakcji. Dalej ten alflutop stosuję. No i teraz jeszcze dodatkowo, z racji tego, że dopadła mi ciąża spożywcza, wleci 5 jednostek hormonu, tak powiedzmy prozdrowotnie. Coś ostatnio mi łopatki spadają, kurde, z tej ławki i nie bardzo wiem, o co tu może chodzić. Dziesiąteczka, stówka następna, no i może 120, a potem przejdziemy na floor pressy. Słuchajcie, mówiłem, że opinię wam zdam odnośnie tych specyfików firmy PsyoGenetics. Jeżeli chodzi o samą MK677 i Butamoren, naprawdę ssanie po tym ogromne i jest świetne. Co do tadalafilu, jak dla mnie, takie sobie. Może temu, że to jest 5 mg, ja się przyzwyczaiłem, że biorę te tadagi 40-60, więc tutaj no nie jestem w stanie stwierdzić, że musiałbym tego dużo zjeść, ale jeżeli chodzi o samo MK, naprawdę działa. Szczerze nawet, nie wiem, gdzie to dostaniecie, gdzie to kupić, po prostu dostałem na próbę, więc powiedziałem, że zdam relację. Natomiast jedno, co wam polecam po raz kolejny, i nie musicie tego kupować z mojego kodu, możecie sobie to kupić bez kodu, bez niczego, to jest cyklasy sheet. Naprawdę, jeżeli ktoś jest na bombie, to taka osłonka, to są głównie ziołowe rzeczy, prawdopodobnie zrobicie sobie sami taki skład, złożycie, może by nawet wyszło taniej, jak dostaniecie wszystkie środki, albo po prostu wziąć sobie taką osłonkę, to jest 240 kapsułek, 8 kapsułek dziennie, ale większość różnych side'ów na cyklu po prostu was omija, nie? I nie namawiam. No i teraz trzeba by się było jakoś ułożyć, żeby nie zabolało. Jakoś zabrać, musiał to wyżej chyba dać. Pierdolny stojak. No, jeszcze 120. Dobra, machnią 120, aczkolwiek nie lubię ściągać nic powyżej tego ciężaru, a bo to już mi zostanie w głowie taka blokada po prostu, że za każdym razem bolał mnie bark. Postaram się to zrobić tak, żeby jak najmniej bolało. I widzę, że znowu ktoś napisał, że banuje komentarze. To jest naprawdę śmieszne. Zobaczcie, poszukajcie swoich komentarzy, a potem piszcie takie bzdury, bo widzę typa, który napisał 3 komentarze, których nie widzi, a one tam są, i pisze, że ja banuję albo coś. No to głównie jest jakiś ejplomaniak, jakiś fanatyk, więc tylko tak zachęcam, poszukaj swoich komentarzy, nie pisz bzdur, bo ludzie potem to powielają, a są tacy, którzy, nawet jeśli napisałeś to w żartach, to są tacy, którzy nie odbiorą tego jako żart, bo żeby wyłapać żart, trzeba coś jednak mieć w środku, a tak to różnie to jest, nie? Fanatyzm jest zły, pamiętajcie. Ojku. No ale to mi się już ciężko wyciągało, to już. Już takie mogłoby kończyć się boleśnie, jakbym miał dopychać do samej góry, więc na razie sobie zostanę w takiej formie wyciskania. A co do tego fanatyzmu, co mówiłem wcześniej o tych bohaterach, o których nie zdajecie sobie sprawy, z kim tak naprawdę są, choćby wam nasrali na rękę i powiedzieli, że to jest zajebiste białko z jakiegoś kurwa kakaowca, to byście to żarli. Czasami warto spojrzeć, zwłaszcza teraz, w obecnych czasach, gdzie ludzie unikają faktów, które im się same pchają przed oczy, a biorą to wszystko, co się im ładuje z mediów. Zwłaszcza teraz, przyjrzyjcie się faktom, i to w każdej dziedzinie życia. Dobra, floor press.
Dobra, dwa razy trap, three legs. Sobie zrobimy ciężar mały, bo jest to, mam tu rehab. I myślę TRX, face pull plus rotacje zewnętrzne. Zrobimy sobie powiedzmy 0,2 z tempem 3-1-1-1. No. Może kubany jeszcze. Ale czuję pod łopatką, jak się fajnie dopina. Kiedyś czułem to tylko na naramiennym przednim. Teraz zupełnie inaczej to ćwiczenie wchodzi. Kurde, laminaty czekają. Czekają. Dobra, zrobię te kubańskie rotacje w takim razie. I przejdziemy do dwóch serii na trica. To jest ściąganie linki, prostowanie na lince i chyba dipy. To jest 12,5 kg na rękę. Żeby był zdrowy bark, nie pamiętam jak to się obliczało, ale coś około 22,5 kg powinienem robić w serii w kubańskich rotacjach. Wiecie co ja zauważyłem? Tak. W sumie nie wiem, czy to jest kwestia tego, że czasami się we mnie leń odzywa, aczkolwiek dzisiaj to nie jest lenistwo, ale już się nauczyłem, że jeżeli zaczynam czuć ból w danym obrębie, na który wiem, że muszę uważać, to odpuszczam. I dzisiaj myślę, te dipy odpuszczę, ale na następnej sesji, powiedzmy nie jutro, ale pojutrze, zrobię sobie typowy trening z podciągania plus właśnie pompki na poręczach, więc jeszcze tylko dwie serie tutaj wyciągu i to będzie na tyle.